Mroźnym wieczorem 2 grudnia w dworze Skrzynki na przekór zimie za oknem miało miejsce bardzo gorące wydarzenie. Za sprawą Łukasza Kuropaczewskiego gitara i Aleksandra Dębicza fortepian publiczność mogła przenieść się w rejony ciepłego południa Europy. Ich niesamowite dialogi na struny i klawisze zachwyciły słuchaczy. Kunszt, wirtuozeria, feria dźwięków, a do tego znane klasyczne utwory w zupełnie innych opracowaniach. Większość zagranych podczas koncertu utworów pochodziła z płyty Adela. Był Ravel, Scarlatti, Joaquin Rodrigo w połączeniu z Bachem i ambientowo zagrany Gabriel Fauré. Chwilą, gdy ledwie wybrzmiały ostatnie brawa i Łukasz Kuropaczewski odłożył gitarę, wziął się za krojenie świeżych, pachnących francuskich bagietek. Gościom objawiła się druga natura gitarzysty, który prywatnie jest niezwykle uzdolnionym kucharzem oraz wyrafinowanym smakoszem. Po koncercie rozpoczęła się kolacja, która była swoistym hołdem Łukasza dla kuchni francuskiej. Menu skomponował osobiście, a do tego we współpracy z Kajetanem Świokłą, szefem kuchni restauracji Dworu Skrzynki, osobiście ją przygotowywał. Od 2 dni. Każde kolejne danie poprzedzały kulinarne gawędy artysty, który opowiadał nie tylko o pochodzeniu poszczególnych potraw i ich składników, ale też o swoich kulinarnych peregrynacjach. Jeśli chcemy coś zrobić byle jak, to wszystko może być łatwe, ale jeśli chcemy włożyć to całe swoje serce i rzeczywiście dostarczyć ludziom radości i szczęścia i zaspokoić ich pragnienia, no to wtedy wymaga to wielkiego wysiłku, wielkiej pracy, ogromnej ilości serca. I staraliśmy się podczas tego wieczoru włożyć ogrom serca z kucharzami w menu, które dla Państwa przygotowaliśmy, a my z Aleksandrem również całe nasze serce i umiejętności w to, żeby zagrać jak najpiękniejszy koncert dla Państwa. Także wydaje mi się, że atmosfera tutaj jest naprawdę wyjątkowa i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że chyba ten wieczór można zaliczyć do bardzo udanych. Publiczność była oczarowana i zachwycona zarówno koncertem, jak i wyborną kolacją. Koncert gitarą, nożem i widelcem był pierwszym połączeniem muzyczno-kulinarnym z udziałem Łukasza w Dworze Skrzynki. Artysta wiele podróżuje, koncertując w najsłynniejszych salach świata, a przy okazji poznając nowe miejsca i lokalne smaki. Wspólnie z dyrektorem Instytutu Skrzynki Janem Babczyszynem obaj panowie zapowiedzieli kolejny wieczór. Tym razem podróż odbędzie się najprawdopodobniej do słonecznej Italii. Sponsorem wydarzenia gitarą, nożem i widelcem było PZU.